Co dalej z projektem Chilis? Jak wygląda sytuacja w One Intro, kiedy kolejna runda stakingu w Game Swift'ie? Co dalej z Pytchem, jak patrzę na realizację zysków? Zapraszam na kolejny odcinek serii pod Ostrzałem, a więc kto pyta, nie błądzi. Cześć, z tej strony Maciej i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii pod ostrzałem. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco, warto zostawić łapę w górę, podzielić się komentarzem i przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Pod ostrzałem seria, gdzie odpowiadam na wszystkie zebrane Wasze pytania z naszych social mediów. Myślę, że ta seria była potrzebna. Mamy już drugi odcinek. Przypominam, że popełnię miesiącu, w kolejnym odcinku nowego miesiąca wybieramy najlepsze Wasze komentarze i oczywiście będziemy je nagradzać, bo mamy sporo fajnych gadżetów właśnie dla naszej społeczności. Myślę, że nie będziemy przedłużać. Drugi odcinek pod zaczynam. zaczynamy. Pierwsze pytanko, siemanko znawco, jak tam chilis i inne? Myślę, że sytuacja z Chilizem, w ogóle moje podejście do projektu Chiliz to jest taka sytuacja, taki projekt, który można omówić po to, żebyście w strzegali się błędów, które ja robiłem. Ja w projekcie jestem od roku 2019 i tak naprawdę jeżeli cofniecie się na mój kanał, to możecie zobaczyć po ile ja kupowałem za. Jestem w projekcie od początku, po roku dołączyłem do projektu jako ambasador, więc przeżyłem też bardzo fajne chwile z tym projektem. Tak naprawdę listing wielu fantokenów, rozwój aplikacji, hunt, a więc zbieranie tokenów, możliwość właśnie jazdy na mecze, sponsoring między innymi Serie A, obecność Obecnie za SSU możliwość brania biletów, czyli cytowanie za czylizy koszulek piłkarskich autentycznych, noszonych przez piłkarzy. Więc Biorąc pod uwagę, jak wygląda cały ten ekosystem, rzeczywiście on się bardzo mocno rozwinął. Na ten moment doszedł jeszcze własny łańcuch, a więc Chili's Chain. Dzięki temu Chiliz zyskało również nową użyteczność. Natomiast, oczywiście, jeżeli prześledzimy sobie te wszystkie najważniejsze wydarzenia w Chilizie, jak ten ekosystem się rozrastał, też inwestycja w studio Barcelony i popatrzymy na CEME, to możemy powiedzieć, że Chili's w tym cyklu nie zrobił nic. Token wygląda słabo, nie rośnie. Gdzieś tam nie ma większych wystrzałów, większych spadków, raczej wszystko spada długoterminowo, systematycznie. Jest to taki projekt, w którym się zakochałem w tamtej hostie. Zaangażowałem się tam emocjonalnie i rzeczywiście, akurat, czyli za swoich zysków nie zrealizowałem. A w tamtej hostie, trzy dobre kawalerki w Białym Stoku, albo być może drogi słuchaczu, w Twoim mieście, jak najbardziej były do kupienia. Na ten moment widzę, jak to wszystko się rozwija. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście sport i blockchain jeszcze zażre w tej hoście. Też kilka razy gdzieś tam obróciłem ten kapitał, pomożyłem te swoje chilizy i czekam po prostu. Jeżeli nie będzie na sporki blockchain gdzieś tam wielkiego boomu, jeżeli nie docisnął swojego łańcucha, no to tutaj może być ciężko. Lecimy, słuchajcie, z następnym pytaniem. Co dalej z projektem One Intro? To tego typu pytania uwielbiam, dlatego że jeżeli jakieś projekty robią bardzo dobre wyniki, a tych od stycznia 2020 w moim portfelu było bardzo dużo, i większość tych projektów to nie były żadne materiały. Czy projekty sponsorowane, tylko to były projekty kupowane bezpośrednio z rynku. One Intro popełniło potężne błędy, przede wszystkim oczywiście ukrywanie tej tokenomii. Ja oczywiście transparentnie mówiłem, że jestem na rundzie calls. Zostało to oczywiście wykryte przez Zaha i tak naprawdę od tamtej pory niesamowity fut na ten projekt. Jeżeli chodzi o produkty, mamy wszystko to, co obiecali. Nie mogę powiedzieć, że ten projekt jest skamem. DEX działa. Możemy też kupować tokeny, a więc działa możliwość kupowania projektów na wczesnych etapach. One Deploy kolejny projekt, który pozwala w kilka minut tworzyć projekt na solanie. To, co obiecują, dowożą. Jeżeli chodzi o social media, dzisiaj możecie sobie wejść, zobaczyć, tweetują na bieżąco, wszystko jest ok. Natomiast po takim gdzieś tam fudzie, czy cena wróci, ciężko mi powiedzieć. Ja byłem na rundzie kolsów, raz sobie tak naprawdę doładowywałem na spadku i jeżeli ten projekt nie odpali. Mam tu teraz na myśli CEME tokena, bo to, że tam będziemy mogli kupować projekty na Solanie, ta, to, że ktoś będzie tworzył tokeny na Solanie przez ich OneDeploy, w to nie wątpię, dlatego, że to, te produkty działają. To, że ktoś będzie używał ich DEXa, również w jakiejś tam części rzeczywiście to może grać, a więc ten projekt może żyć swoim życiem. Natomiast jak będzie z tokenem, nie wiem. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić to, że w tego typu projekty nie warto pchać dużego kapitału i ja również trzymam się tej swojej strategii, że w GEMY i projekty Projekty wysokiego ryzyka, po prostu nie inwestuje dużo. Kolejne pytanie: Co dalej z Pyth? Za stake? Nie dostajemy nagród. Miały być dropy, też nie ma. Czy projekt ma jeszcze sensowną przyszłość? Oczywiście, jeżeli popatrzymy, z jakiej grupy jest ten projekt, jest to Oracle, a więc jest to wyrocznia. Masa projektów, które współpracuje właśnie z ekosystemem Pyth i przede wszystkim korzysta z ich projektu, więc tu, z ich produktów, Więc tutaj moje podejście się nie zmieniło. Ja również, tak jak ty, drogi widzą. Mam swoje Pytch na stakingu. Mam również drugi koszyk, który nie jest na stakingu, ale Pytcha jeszcze w tym cyklu, jeżeli mnie obserwujesz, to dobrze wiesz, że nie sprzedawałem. Uważam, że jest miejsce do wzrostów. Uważam, że Pytch może być mocną konkurencją Chainlinka i tutaj moje zdanie na ten temat się nie zmienia. Więc y, uważam, że przede wszystkim produkt jest użyteczny, ale to jest te same pytanie, co o inne produkty, bo jeżeli y, tak naprawdę y, przejrzysz sobie, jak wygląda obecnie rynek, właśnie altcoinów, to mamy całą masę dobrych projektów, takich jak Algorand, który naprawdę współpracuje z gigantami, masa gigantów wewnętrznie używa również ich blockchaina, a token tak naprawdę nie rośnie. Jeżeli chodzi o mnie, zostawiam staking i liczę, że na jakieś airdropy tutaj się załapiemy. Co dalej z projektem Star Heroes i czy będę odkupował token Star? Jeżeli chodzi o odkupywanie, absolutnie nie, dlatego że ja staram się wykorzystać cały segment gamingowy do tego, żeby zarabiać na tym trendzie i ja nie jestem graczem. Uważam, że trzymanie tokenów gamingowych ma sens tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście ktoś jest graczem, potrzebuje tych tokenów właśnie do tego, żeby, na przykład, ulepszyć swój, nie wiem, statek w jakiejś grze, coś kraftować, polepszać jakieś rzeczy, kupować NFT. Jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę korzystam z trendu gamingowego i staram się zarabiać właśnie na tych projektach w momencie, kiedy robią dobre wyniki, ale wspieram często projekty gamingowe. Dużo o nich mówię. Mamy w krypcieki ekipie również graczy, którzy w te gry grają i my również o tych grach, które są dobre, yy, myślę, że możemy mówić. Star Heroes udowodniło, że jest dobrą grą. Wypłaciło bardzo dużego airdropa, zebrało bardzo dużą ilość graczy, więc jeżeli chodzi o mnie uważam, że projekt jest ok gra jest ok Natomiast czy cena wróci, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ja nie będę tutaj skupował po raz kolejny swoich tokenów. Star i jeszcze jedno pytanie od Roberta co z Wormhole, czy będę dokupował i dawał na stake. Na ten moment y, wszystkie tokeny, które odebrałem z airdropu Wormhole dałem na stake. Nie mam zamiaru dokupować. Mam to rozbite na dwa portfele i gram tutaj pod airdropa Nomad. Mam nadzieję, że to wypali te projekty y, właśnie Wormhole y, i Nomad bardzo mocno ze sobą współpracują i liczę, że tutaj uda się pozyskać tego airdropa. Lecimy sobie dalej. Co tu ciekawego? Czy mogę powiedzieć coś na temat z NFT? Czy Trzymam i jak to wygląda y, z perspektywy. Oczywiście chodzi tu o MFTki od projektu Aproc. Tak, mam jednego Depioniersa, a więc jestem szczęśliwym posiadaczem. Y, tak naprawdę, kupując MFT. Zazwyczaj nie mam dużych oczekiwań, bo MFT przede wszystkim ma być użyteczne. Jeżeli to są MFTki z gier, no to wiadomo, że ktoś kupuje, żeby grać. Uważam, że spekulacyjne kupowanie dużej ilości MFTków, kiedy nie śledzimy projektu, nie wiemy jak to rozegrać, nie ma sensu. Jeżeli chodzi o Aproka, bardzo fajnie się rozwijają, listowali się w trudnym czasie. Cały czas zarabiam ich tokeny, korzystam z ich aplikacji, gdzie dzielę się swoim internetem, zarówno na telefonie, jak i na komputerze stacjonarnym. No i oczywiście czekam. Tak naprawdę oni mają dużo znajomości na Solanie, więc tego nft ka też kupiłem nie tylko pod ten projekt, ale mam nadzieję, że będą tutaj kolejne partnerstwa. Kolejne pytanie: czy dokupować, czy na dołkach? Słuchajcie, jeżeli chodzi o kupowanie na dołkach, no to to ma sens tylko wtedy, jeżeli ty, drogi widzu, wierzysz w jakiś projekt, produkt, albo na przykład wie, że projekt jest na takim etapie, że dopiero zrobi swój produkt, wylistuje się na dużej giełdzie, zrobi betę wersję gry, więc wtedy moim zdaniem, jeżeli uważasz, że projekt jest mocny, można dokupować. Projekt ChiliS jest wiele lat na rynku i to jest ta sama odpowiedź co do wcześniejszego pytania. Jeżeli sporty blockchain chwyci, no to rzeczywiście jest potencjał do wzrostu. Natomiast na ten moment dziwi mnie to, że mimo że większość tokenów jest w obiegu, ta cena, słuchajcie, w ogóle nie reaguje na większe wzrosty, więc ja nie muszę dokupować i ja też tutaj nie doradzę. Natomiast uważam, że Sporty blockchain ma szansę gdzieś tam zaistnieć, ale nie wiem, czy w tej hostie będzie grał pierwsze skrzypce. Jak oceniam pykt, to już słuchajcie było. Czy mam dalej Chainlinka? Ostatnio robiłem projekt o pięciu moich fundamentalnych projektach i to było pięć naj, największych projektów. Oczywiście, że mam Chainlinka w swoim portfelu. Tak jak dobrze wiecie, Chainlinka podzieliłem na dwa. Pierwszą grupę, którą skupowałem nisko, sprzedałem sobie koszyk ten krótkoterminowy. Mam sprzedany, zyski są zrealizowane, natomiast długoterminowo trzymam już drugi rok Chainlinka, chainlinka na stake'u i tak jak wy, czekam na te dropy, czekam aż coś tutaj się wyjaśni. Wiem, że mają niedługo robić jakieś AMA, może będą jakieś informacje. Masa projektów weszła do Chainlink Build, do ich ekosystemu, gdzie mieliśmy dostawać dropy, natomiast trzymam, mam zastejkowanego, już drugi rok jestem właśnie z Linkiem na pokładzie macie konieważniejszym przypadkiem jest niejaką obecnie walutę posiadasz, a gdzie otrzymasz. To było pytanie związane z moim wpisem. Pytałem was, czy macie jakieś inne waluty fiducjarne poza złotówkami. Ja uważam, że warto się dywersyfikować. Dawno nie był tak tani dolar. Jeżeli popatrzycie sobie na wykres, rok 2021 dolar był w podobnej cenie jak teraz. Oczywiście sytuacja dolara zależy od wielu, wielu czynników, więc ja przede wszystkim dywersyfikuję. Mam dolara, mam euro to są moje dwie główne waluty, mam, mam trochę funta no i oczywiście, rzeczywiście zgadzam się z tym, że ważne jest gdzie y, trzymamy. Myślę, że warto mieć zarównie, zarówno walutę papierową, więc zawsze dobrze jest mieć trochę gotówki. Ostatnio bardzo fajny wpis y, co jakiś czas w ogóle dostajemy wpis na temat tego, że jak ludzie wyjaśniają banki, które blokują bezczelnie konta przedsiębiorcom, więc zawsze warto mieć trochę gotówki. Jeżeli mamy trochę gotówki być może warto zdywersyfikować je właśnie na, na walutę Obce. Ja również oprócz gotówki mam też jak najbardziej e, waluty e, fiducjarne w dwóch polskich bankach. Mam tu na myśli dolary. Mam to rozbite. Nie trzymam też wszystkiego w jednym koszyku. Tak to wygląda e, u mnie. E, napisz, jak będziesz kupować. Ostatnio widzę, że złoty gral złapany. To są takie prześmiewcze komentarze. E, dotyczy to oczywiście ZRO. Dobrze pamiętacie, że ja na Dropstabie pokazywałem wam, kiedy kupuję ZRO i nawet zrobiłem takiego tweeta, gdzie prześmiewczo powiedziałem: Moje będzie wygrywanko. Są tam Poziomy, widać tam transakcje. E, oczywiście, ja teraz napisałem, że bardzo łatwo rozgrywa się z GRO, bo, z ro, bo rzeczywiście ZRO idzie jak po sznurku i mocno reaguje na ceny Bitcoina, fajnie rośnie, fajnie korekci, więc ja staram się je mnożyć. Kolejny komentarz. Kiedy będzie można dorzucić do GSP-a, czy wybadam temat? Tu oczywiście zaczynamy pytania, jeżeli chodzi o Gameswifta. Na ten moment nie ma tej informacji. Myślę, że muszą tutaj znaleźć złoty środek, dlatego że to jest właśnie bardzo trudna rzecz. Ja o tym mówiłem w poprzedniej hostie, jeżeli chodzi o lunchpady. Jeżeli wartość tokena spada, no to łatwo jest wejść na inny poziom. I tak jak przedtem trzeba było mieć jakiś kapitał, żeby wejść na poziom silver, to było 10 tysięcy tokenów, tak teraz to te 10 tysięcy tokenów jest tańsze i można wejść na wyższy poziom, więc muszą coś tutaj wymyślić. Zadam te pytanie Wojtkowi przy następnym spotkaniu i postaram się na nie odpowiedzieć. Gdzie jest opcja wejścia w dwa projekty fazy seed? Ja sam jestem w GSP-u, a nie kojarzę wejścia. Na moim Twitterze daliśmy ostatnio grupę. Jest specjalna grupa dla osób, które są w GSP-u. Również u Moniki od nas z ekipy ja cytowałem ten tweet. Masz tą grupę, także polecam dołączyć i tam, tak jak Wojtek wspomniał w filmie, dostać dajecie takie y, opcje, zastanawiam się, jakiej pozycji więcej skupować Star Heroes czy GameSwift? No to tutaj musisz już ocenić. Ja uważam, że samo inwestowanie w tokeny gier jest dość niebezpieczne, dlatego że uważam, że gry mają swoją żywotność. Widać to doskonale na rynku klasycznym i nie sądzę, by na rynku blockchainu, na gier Web3, blockchainowych było inaczej. Więc gdybym ja tu miał wybierać, postawiłbym na GameSwift, który jest tokenem ekosystemowym i daje dużo więcej możliwości, i być może. Na nawet możliwość wejścia w launchpada na nowe projekty, które będą inkubowane przez projekt y, GameSwift. No dobra, a co jak będzie bezsa? to rozumiem, że team nie dowiezie praktycznie 90% airdropów, bo nie ma marketu. Czy jak to widzę? No tutaj sytuacja jest dość prosta. Oczywiście dawanie airdropów ma sens wtedy, kiedy mają one w miarę dobrą wartość. Zobacz drogi widzu, że tak naprawdę w momencie, kiedy nawet odbieramy airdropy dolar czy kilka dolarów to każdy się bardziej śmieje z projektów i robi sobie żarty z tych airdropów niż docenia to, co się dostaje. Bank yy, właśnie tutaj Gameswiftu, który skarbiec Gameswiftu, który jest zbudowany w oparciu o projekty, który, o których ostatnio rozmawialiśmy, też potrzebuje tego, żeby te projekty złapały jakąś dobrą wycenę. Więc jest jest to robione dla dobra nas wszystkich. Nie wiem, czy nie planują w ogóle tego nie rozdać, ale wątpię. Bardziej wydaje mi się, że wszyscy czujemy, że ten ostatni kwartał będzie lepszy. Rok 25 również może być lepszy, i to być może będzie czas na dystrybucję. Słuchajcie, tutaj m, tych y, środków. Tu kolejne pytanie o Gain Swift a. A co z ludźmi, którzy kupili to i wsadzili w staking, bo wierzyli y, właśnie w projekt? Z tego co mówicie, nie ma co wspierać projektu, tylko po zrobieniu wyniku, sprzedać i zapomnieć. No tutaj tak naprawdę można mieć strategię która jest po środku. Jeżeli tak naprawdę bylibyśmy w teraz ultra giga hosie i dostałbyś 2-3 takie airdropy jak z tych heroes, po nawet kilka tysięcy dolarów, no to pewnie takiego komentarza by nie było, bo byś był zadowolony, że masz staking i że dostajesz sowite airdropy. Jeżeli rynek spada, jeżeli też nie grzeje cały gaming, no to wi wiadomo, że też tych airdropów teraz nie ma. Ja uważam, że należy podzielić każdą pozycję. Ja po to kupowałem Gameswifta, żeby patrzeć na ich roz rozwój i żeby zarabiać na każdym etapie rozwoju. Więc jeżeli ja miałem 33 tysiące tokenów, które dostałem ze Sparty plus skupiłem sobie trochę Game To z tej całej puli, biorąc pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenie ze stakingiem, uznałem, że będę wspierał projekt dalej, tak jak napisałeś, warto wspierać projekt. I zastejkowałem 10 tysięcy tokenów. Reszty nie zastejkowałem, dlatego że uznałem, że ten zwrot, że te zyski były za duże, żeby mrozić tak duży kapitał w jednym miejscu i jest to absolutnie związane z moją dywersyfikacją. Mam nadzieję, że dla osób, które stakeują tokeny, które działają w GSPU, projekt dowiezie nie tylko y, właśnie dobre możliwości wejścia w projekty, y, właśnie czy to przez launchpad, czy poprzez na jakieś wcześniejsze fazy, ale również mam nadzieję tutaj, że te dropy będą sowite. Ja nie zamierzam z mojego stakingu, który mam, rezygnować, ale tak jak mówię, dla mnie wielokrotnie już nauczyłem się tego, że nie można stykować 100% swoich pozycji. Lecimy sobie dalej. Zespół sprzedał setki tysięcy tokenów na górce, i teraz robią coś niby dla społeczności, gdzie za ułamek procentu spala tokeny. Tak się robi biznes, ręce opadają. Uważam, że absolutnie nie masz racji, i to jest typowy przykład, że nie rozumiesz tak naprawdę, jak działa biznes na rynku kryptowalut. Pamiętaj o tym, że rynek jest cykliczny. Jeżeli przyjdzie Bessa, to nawet najlepszy projekt spadnie bardzo mocno. I teraz powiedz mi, drogi widzu, skąd projekt GameSwift miałby wziąć pieniądze, skąd miałby mieć pieniądze na rozwój projektu, na rozwój projektu, na budowanie produktów, na tego, co mają w roadmapie, jeżeli przyszłaby Bessa, a oni nic by nie zarobili na projekcie. Odpowiedz mi na pytanie, z czego zapłaciliby przez kolejne dwa lata Bessy deweloperom? Z czego zapłaciliby pracownikom? To jest dokładnie biznes. Właśnie na tym polega ten biznes, że dobre projekty potrafią dobrze zarządzać kapitałem i potrafią zrealizować zyski z inwestycji albo zostawić część pieniędzy z inwestycji właśnie na trudne czasy. I Token GameSwift zrobił niesamowity wynik, te bardzo mocno gdzieś tam ta wartość poszła. Ja nie mam żadnych informacji, jaka kwota została sprzedana, ale odkupili bardzo dużo. Też weź pod uwagę, że mogli tego nie robić, a odkupili. Więc ja uważam, że długoterminowo projekty muszą nauczyć się zarządzać swoim y, kapitałem. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że sporo sobie porozmawialiśmy, a teraz na koniec creme de la creme, śmietanka. Zapraszam Was jeszcze na kilka śmiesznych komentarzy. Zostaw łapę w górę, podziel się tym wpisem na X. Pozdrawiam serdecznie. powostrzałem do usłyszenia w trzecim odcinku. Wait a minute. Who are you? Nice. Pan pan poruszył jednak fachowiec. Kurwa no nie! No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz?